Hej siemano, to znowu ja, Trollprank, a dzisiaj pokażę Tobie, jak ustawić funkcję BitLocker na Windowsie. Przypominam, że ta usługa działa tylko na Windows 10 Pro, dlatego na przykład w Windowsie 10 Home nie będziecie mogli tego zrobić. Ok, najpierw wchodzicie w ten komputer lub eksplorator plików, później prawym przyciskiem klikacie. Można też oczywiście przez panel sterowania. Dobra, włącz funkcję BitLocker, czekacie aż Wam się to wczyta. Ok, klikacie użyj hasła, no bo nie próbowałam jeszcze tego, ale to trzeba coś kupić, jeśli chce się to zrobić. Ok, ja ustawię od 1 do 8. Dobra, później klikacie na dalej. Zapisz w pliku najlepiej, ale to zależy na jakim urządzeniu to robicie, bo jeśli robicie na zwykłym dysku, to nie da się, tak? Ok, później klikacie na dalej. Ja zaszyfruję cały dysk. Później znowu dalej. I tryb zgodności, no bo to raczej dla dysków takich, które się nie wyjmuje, to trzeba wybrać. To lepiej wybrać ten. Ale jeśli wybierzecie ten, to możecie na przykład, to raczej jest zalecane na pendrive. Ok, klikacie na rozpocznij szyfrowanie i musicie poczekać, aż Wam się cały dysk zaszyfruje, dlatego ja to pominę, bo to długo zajmie. Ok, i po zaszyfrowaniu klikacie zamknij. No jak widzicie, jest taka kłódka. Teraz wyjmujecie, wkładacie z powrotem, no i jak widzicie, pisze, jest taka kłódka i musicie kliknąć dwa razy i wpisać hasło. Jak zapomnicie, to możecie wprowadzić ten klucz identyfikatora. Można też automatycznie go odblokowywać. Klikacie odblokuj, czekacie aż Wam się załaduje, no i macie odszyfrowanego. Dobra, to by było na tyle. Jeśli Ci się spodobało, to daj łapkę w górę. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu kanału i dać dzwoneczka. Dobra, więc pa!